Cześć, Gosia Piasecka w Room TV Rajdowo News. Zaczynamy od odbytego 6-8 sierpnia 24 rajdu rzeszowskiego zaliczanego do mistrzostw FIA strefy Europy Centralnej w rajdach oraz lotos rajdowych samochodowych mistrzostw Polski. Była to czwarta runda. Dla zawodników przygotowano 11 odcinków specjalnych o długości ponad 120 km na malowniczych, ale wymagających i mocno krętych trasach, w tym oczywiście znany nam dobrze odcinek specjalny Lubenia. Jedyną zmianą co do ubiegłych lat jest zmiana lokalizacji bazy rajdu, która przeniosła się z Rzeszowa do Boguchwały. Temperatura w tych dniach dawała we znaki, było ponad 30 stopni, ale mimo wszystko i zawodnicy i kibice zachowali tak zwaną zimną krew, dzięki czemu załoga TVN Turbo Łukasz Bychkiniewicz i Bartłomień Boba uniknęli nieszczęścia, wypadając z trasy odcinka przy dużej prędkości. Panowie omal nie wpadli w tłum kibiców, a opony typu slick jeszcze bardziej pogarszały sprawę na trawie. Zupełnie nie chciały się kleić. Na szczęście nikomu nic się nie stało poważnego. Załoga TVN Turbo wróciła na odcinek specjalny i w klasyfikacji generalnej zameldowali się na 12 miejscu. Bardzo niefortunnie wypadli z trasy na trzecim odcinku Glinka Patryk Osowiecki z Adamem Piwońskim w Hondzie Civic. Panowie wracając na trasę mocno uderzyli spodem samochodu, przez co urwali koło. Niestety Honda chłopaków doszczętnie spłonęła. Przypuszczenie jest, że trawa się zataliła od gorącego wydechu. Miłą wiadomością jest, że załodze nic się nie stało. A jeszcze milszą, że znajomi zespołu nie śpią i otworzyli akcję o nazwie Razem Odbudujemy Hondę, kibice i przyjaciele dla Patryka i Adama. Szukajcie tego hasła na Facebooku, jeżeli chcecie dołączyć do inicjatywy i wspomóc finansowo chłopaków, aby mogli jak najszybciej odbudować samochód i powrócić na odcinki RSMP. Gratulujemy świetnej inicjatywy. W klasyfikacji generalnej po raz czwarty triumfował Francuz Brian Buffet z Thibaut Delaye w Fordzie Fiesta Proto. Jest to ich 20. zwycięstwo w rajdach RSMP, a przygodę z mistrzostwami Polski Francuzi zaczęli 11 lat temu. Bardzo ładną jazdą i drugim miejscem mogą się pochwalić Łukasz Habaj i Piotr Woś w Fordzie Fiesta R5. Na trzecim uplasowali się Grzegorz Grzyb i Robert Hundla, także w Fordzie Fiesta R5. Miniony weekend odbyła się na offroadowym torze w Olsztynie koło Lubania jedna z najważniejszych rund offroadowych mistrzostw Niemiec i Europy, GORP Central Europe Race, czyli długodystansowy wyścig. Po raz pierwszy w ciągu całej historii mistrzostw GORP ich runda odbyła się na terenie Polski. Był to prawdziwy test wytrzymałości. Rekordowe upały, niemożliwe ilości pyłu i kurzu czekało na zgłoszone zespoły. Na czym dokładnie to polegało? Team składał się maksymalnie z 4 kierowców, którzy co kilka godzin się zmieniali. Założeniem wyścigu było pokonanie przez teamy w ciągu doby jak największą ilość okrążeń. Pętla miała 16 km i tak była skrócona przez ekstremalne warunki pogodowe. Ceremonia otwarcia wyścigu miała miejsce na rynku w Lubaniu. Tam odbyły się również odbiory administracyjne oraz badania techniczne. Następnie uczestnicy wyścigu przemieścili się na tor w Olsztynie, gdzie od 15 trwały treningi, podczas których zawodnicy po raz pierwszy mogli zapoznać się z trasą. Od godziny 19 w piątek rozpoczęła się 24-godzinna rywalizacja. Kluczem do zwycięstwa było rozłożenie sił, zgrany zespół, niezawodny sprzęt i prędkość na torze. W trakcie wyścigu odbywały się zmiany kierowców, tankowanie oraz serwis pojazdu. Drugim miejscem w klasie T1 mogli pochwalić się Sebastian Ciuła i Jacek Kozakiewicz, natomiast szóste miejsce w klasie T3 zajęła Klaudia Podkalicka z Christianem Czernym. Klaudia jechała w teamie z Juttą Kleinschmidt. A kim jest Juttę? Jest to do tej pory jedyna kobieta, która wygrała Rajd Dakar w 2001 roku. W dniach 7-9 sierpnia u naszych zachodnich sąsiadów Niemiec odbył się 56. rajd Wartburg, będący czwartą rundą Pucharu Opla Adama. Na odcinkach mogliśmy spotkać naszą polską załogę, czyli Jurka Tomaszczyka i Łukasza Włoch. Załoga Ultersport Rally miała bardzo ważne zadanie, czyli obronę pozycji wiceliderów w klasyfikacji ADAC Open Rally Cup. Do zgłoszonych ponad 20 załóg w Pucharze Adama czekało 13 odcinków specjalnych o łącznej długości ponad 120 km. Niestety ten rajd był dosyć pechowy dla Polaków. W pierwszej pętli załoga niefortunnie wypadła z trasy, przy czym Opel specyficznie zawiesił się na słupku i nawet grupa kibiców nie dała rady wypchnąć go z powrotem na trasę rajdu. Załoga skorzystała z super rally za przekroczony limit kar, ale mimo powrotu w następnym dniu na odcinki w Oplu wyrwała się półoś, co spowodowało definitywny koniec udziału w rajdzie. Mimo wszystko gratulujemy walki do samego końca i czekamy na następne rundy Pucharu Opla Adama. To już wszystko w tym odcinku, słyszymy się za tydzień. Cześć!